Dobrze, dzień dobry wszystkim. Rozpoczynamy posiedzenie naszej komisji. Witam panią Wiesławę. Dobrze, porządek pani kierownik, tak jak zwykle. Może najpierw przejdźmy do pisma, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Pruszku. Są nawet dwa pisma. I pierwsze pismo jest datowane wpływ 27 grudzień 2013 od mieszkanki ulicy Warszawskiej w Pruszku. To te dwa pisma łączą się w jednym. Wiem, całość. I to jest pan Paweł Marcin Bedarczyk, burmistrz Urzędu Miejskiego w Puszczu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Miejscem takim jest teren w okolicach sklepu alkoholowego, czynnego całą dobę, mieszczącego się naprzeciwko mojej posesji, znajdującej się przy ulicy Warszawskiej. Pod wskazanym adresem mieszkam bardzo długo i nigdy nie zdarzyło się, abym nie miała spokoju, nie mogła spać, bo nie obowiązuje cisza nocna, ani spokojnie dojść do domu z pracy. Jestem mieszkanką Puszcza, płacę podatki i zaistniała sytuacja jest dla mnie i mojej rodziny szokująca i nie do przyjęcia. Ulica Warszawska jest główną ulicą miasta. Wjazd do Puszcza odbywa się też tą ulicą i taki obrazek staje się wizytówką tego miasta. Od 3 tygodni, czyli od dnia otwarcia tego sklepu, w godzinach wieczornych i nocnych, nie mam chwili spokoju z tego powodu, że odbywają się tu głośne wibracje alkoholowe połączone ze słuchaniem muzyki na cały regulator. Z odbiorników radiowych, samochodach, wrzaski i awantury. Rano ulica obrzucana jest pustymi butelkami po wódce. Zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, dlatego informuję pana o tej sytuacji i proszę o pilną interwencję. Z poważaniem mieszkanka ulicy Warszawskiej. Dobrze, odpowiedź na to pismo, które 19 stycznia 2014 roku przez Urząd Miejski w Puszczu Wydział Planowania i Finansów do mieszkanki ulicy Warszawskiej. W związku z pani wnioskiem z dnia 27 grudnia 2013 roku informuję, że do Komisariatu Policji w Puszczu, ulica Szkolna 6, został skierowany wniosek o wzmożenie patroli w tym rejonie. Zgodnie z artykułem 18 ust. 10 punkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie, o którym mowa w ustępie 1, organ zezwalający cofa w przypadku powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub w najbliższej okolicy zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego. Podpisał z upoważnienia burmistrza zastępca Waldemar Banaszek. I do wiadomości również pani mieszkanka ulicy Warszawskiej. Też nie wiem, dlaczego nie potencjowało to pismo też do tego punktu sprzedaży. Powinno, bo to jest główny winowajca. Dobrze, i teraz mamy kolejne pismo. Winowajca, bo co? Przecież on tylko sprzedaje, że tam ktoś nie na ulicy, to jest sprawa już. No tak, Adam, ale prawdopodobnie, jeżeli ktoś spożywa już i przychodzi pod wpływem, nie ma, jest taki przepis, że w obrębie sklepu nie można teraz skanujący ma przypilnować tego, co cały widz. Ma zgłosić na policję. Dokładnie, o to jest sklep, on ma prawo wejść o pierwszej, trzeciej nocy kupić alkohol, ale nie spożywać go pod tym sklepem. Dobrze, proszę państwa, więc dyskusja zaraz się utworzy. Teraz mamy kolejne pismo, które jest przez też mieszkankę ulicy Warszawskiej. Wpływ jest 30 lipca, pismo z 28 lipca wystosowała pani do Urzędu Miejskiego w Puszczu, Rady Miejskiej, Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska. Pismo z dnia 27 grudnia 2013 roku poinformowała burmistrza Urzędu Miejskiego o tym, co się dzieje wieczorami i nocami przy nowo otwartym sklepie alkoholowym mieszczącym się przy ulicy Warszawskiej, prawie naprzeciwko mojej posesji. Kopia mojego pisma i kopia odpowiedzi w załączeniu. Zwracając się z pisemną prośbą, liczyłam na jakąś reakcję w tej sprawie. Niestety, pomimo upływu 7 miesięcy, nic takiego nie nastąpiło. W piśmie skierowanym do mnie z dnia 19 stycznia 2014 roku zostałam poinformowana, że został skierowany wniosek o wzmożenie patroli w tym rejonie.
informuje, iż od pół roku żadnego patrolu nie było. Zupełnie nikogo to nie interesuje, co dzieje się na głównej ulicy naszego miasta. Sytuacja jeszcze się zmieniła, ponieważ obok tego sklepu powstały dwa nowe punkty rozrywki. Salon gier czynny całą dobę oraz Dark Kebab czynny popołudniami i nocą. Jest to istny trójkąt bermudzki, puszcza. W walce tych lokali czują się absolutnie bezkarni, ponieważ wiedzą, że nikt nie im nie przeszkodzi w zabawach. Oprócz picia alkoholu, słuchania muzyki, wrzasków, krzyków i przekleństw do białego rana urządzane są wyścigi motocyklowe i jazda na kładach. To, co się dzieje, jest trudne do utrzymania. Noce weekendowe to już istny koszmar. W związku z tym oczekuję reakcji komisji i podjęcie działań w tej sprawie. Z poważaniem mieszkanka ulicy Warszawskiej i te załączniki, o których wcześniej przeczytała, i do wiadomości wszystkie składy komisji. Ale nikt chyba nie reaguje, ale tak jest, bo nawet no, Pola Sosiewa też mówiła, że to jest nie do wytrzymania, nie jak ktoś tam jeździ na tych motorach. No tam cuda się dzieje. Jak takie punkty są, nie. No ale to trzeba wszystko zamknąć, no to powinna działać policja. Trzeba zaprosić komendanta albo poruszyć. Chyba od tego powinniśmy zacząć. Nie trzeba zamykać, ale takie lokale... Nie, ja tylko mówię, no albo zamknąć, albo zaprosić komendanta. No bo są dwa wyjścia, tak? Albo zamykamy. Co może zrobić, żeby... działalności, to też nie jest dobre wyjście, bo to dobrze... To samo, co zrobił Przezny, prawda? A ja wiem, no to ja wiem. Przejściową odpowiedź mam. Ale wiecie, to jest centrum miasta, za 500 metrów, no 700 jest komisariat. No tak na moje barskie oko, tak? No jeżdżą te motory, jeżdżą kłady, no przecież no ludzie, no nie musicie myśleć, nikt o tym nie wie. Że nikt tego nie słyszy i co, no i ci policjanci śpią, co robią? Tak, ale skargi. Wiecie, no przejechać, ja już każdy mówię, chce być syty, tylko żeby się kto inny za niego najadł. Tak? No ale to nie do nas też należy, to co my stójki zrobimy jakieś, będziemy robić patrole społeczne jako radni i chodzić, zwracać im uwagę? No jest od tego policja. Ja nie mówię, żeby legitymować, bo nie karać, no bo od razu karać, to nie jest karać. O to, żeby... Żeby byli widoczni tak ci policjanci. Ja proponuję, panie przewodniczący, żebyśmy na następną komisję poprosili pana komendanta, żebyśmy na ten temat... Albo dzielnicowego z tego okręgu komendanta. Już jest, właśnie znowu to jest znam. No to w trakcie przerwy stosujemy wniosek zapraszający pana komendanta. Poznamy od razu pana. Nakreślimy tak. Już nie będąc obowiązkiem, tylko po tak. Nakreślimy temat, bo faktycznie były też skargi, nie wiem jak to zostało rozwiązane, odnośnie ogródka jablanskiego również, że zdarzają się tam jakieś takie nocne libacje prawie. Wiecie, z jednej strony ta młodzież nie ma gdzie iść, no, ale z drugiej strony ale jakaś kultura musi być zachowana. Powinno być zamykane, gdzieś do 20:00, 21:00 powinny być zamknięte. No to ale to już, ja wiem, ale wszyscy oni mogą tam siedzieć sobie, tam nikomu nie przeszkadza, tylko chodzi o to, że jest zachowany. No, ale jak nie ma. Ale to jest krzywdzący dla tych osób, które się poprawnie zachowują, tak? Że podobają wszystkie lokale o 21:00. Dobrze, tu ja myślę, że taka sugestia też padła, żeby zaprosić tych właśnie właścicieli tych punktów gastronomicznych, o których w tym piśmie jest wspomniane też na posiedzeniu komisji. Zrobić konfrontację po prostu. Co ewentualnie mogą oni zrobić, a co może w tym momencie zrobić i zadziałać komisarz policji Puszczy. Jak uważacie Państwo? I to jest słuszne. Dobrze, to też tak, taki moim wniosek. Moim zdaniem to najbardziej policja Puszczy. Precyzujemy w trakcie przerwy. Nie, no to właśnie. Znaczy no z tego prawdopodobnie mają zysk, tak? No płacą też również podatek do gminy z tytułu prowadzenia tej działalności. To jest jakiś dochód. Jest to dochód, no ale... No nie można też tego... Dokładnie, no bo wszystko jest dla ludzi, ale no musi być jakiś zachowany poziom. Znaczy no wszyscy muszą wyjść... No też słuchajcie Państwo, nie zmuszajcie tych ludzi, żeby oni teraz pilnowali do tego porządku, na terenie, jeżeli ma kebab, jeżeli ma sklep monopolowy, że ma pilnować porządku na całym mieście. Nie. On ma z tego jakiś dochód, bo on z tego płaci podatki i tak dalej. Znaczy, ale mówimy akurat o lokalizacji tej ulicy Warszawskiej, tak jak tu mieszkanka zgłasza, faktycznie jest to główna ulica
książka, no taka jest rada, jest jakaś wizytówka. No jest to uciążliwe dla ludzi na pewno, jeżeli jest tam bałagan i tak dalej, to się wcale tego nie dziwię. No, jak no ale są też służby porządkowe. Wiesz, to wracają osoby też, no, niekoniecznie z jakichś imprez, ale wracają może z pracy później. I to też chyba nie jest miłe, nie wiem, zaczepianie może kogoś, czy nie interesowanie przejścia. No właśnie, czy nawet w ten sposób, bo to już mówię, mówimy o tak zwanym bezpieczeństwie. Nawet. Ja nie wyobrażam sobie, żeby, no nie wiem, czy dziecko, czy osoba nawet dorosła została w ten sposób, no nie wiem, nawet okaleczona, zaczepiona, czy cokolwiek. Sklep niech sobie założy monitoring. Z monitoringu to korzysta policja, prawda? Oj, nie chcę. Oj, nie chcę. Dobrze, zaprosimy tu właśnie przedstawicieli tych punktów i zobaczymy, co oni mogą ewentualnie w tej sprawie również zadziałać. Ale na samego tego sklepu będzie dobrze, to teraz poprosimy może panią Kaskę, tak, co przygotowała pani. Z nowości rolniczych to no, zbliża się jak gdyby już zamknięcie PROW 2014-2020, czyli to, co będziemy mogli realizować od 2015 roku. Już mam szczegółowo opisany system płatności bezpośrednich, jak będzie wyglądał od roku 2015, co rolników będzie czekało, na co mogą liczyć, z czego będą mogli korzystać. I tutaj myślę o rozpoczęciu takich szkoleń informacyjnych, tak? Te szkolenia gdzieś tam w okolicach października, listopada już zaczniemy. I tak się zastanawiam, czy nie wejdziemy jeszcze w obszar wiejski, tak? Czyli gdzieś po szkołach, w jakimś tam możliwym i dostępnym czasie, żeby ta informacja dotarła do jak najszerszego kręgu. Tylko zorganizujemy szkolenie w tłuszczu, no to wiadomo, przyjdzie ileś tam osób, ale część znowu nie będzie doinformowana i nie będzie mogła policzyć, nic nie wiedziała. Więc ja chyba ze swojej strony też takie właśnie podejmę działania, że zrobimy tych szkoleń więcej i zrobimy te szkolenia też w terenie. Myślę, że szkoły udostępnią salę, tak, na takie spotkania wiejskie. Żeby no, jak najbardziej rozpowszechnić informacje o dopłatach bezpośrednich, bo to jak wiadomo dotyczy no, wielu rolników na terenie naszej gminy. Mówi się, że jest ich niedużo, ale niestety trochę ich jest, tak? Bo działalności rolniczej takiej typu produkcyjnej, jak hodowla zwierząt nie prowadzić, ale mają uprawy polowe i składają wnioski o płatności bezpośrednie i takie informacje powinny wiedzieć. Bo płatności będą skierowane przede wszystkim do rolników aktywnych zawodowo, czyli do rolników, którzy otrzymują powyżej 5000 euro płatności, ale też nie zostaną pozbawione mniejsze gospodarstwa dopłat bezpośrednich. One też będą włączone, też będą dostawały jakieś tam dodatki do 1250 euro płatności. Wszystkie będą tak jak gdyby z automatu włączone w ten system takiego małego gospodarstwa, gdzie nie będzie musiał spełniać wymagań wzajemnej zgodności, tylko każdej wymagań, który będzie kontrolowany. I to będzie przystąpienie w 2015 roku, czyli w przyszłym. I jeśli się któryś rolnik z tego systemu wycofa, tak, bo może być taka sytuacja, że powie, że ja nie chcę być w tym, chcę być w normalnych jakichś tam dopłatach, to już nie będzie miał prawa powrotu do tego systemu dla tych małych gospodarstw. Tak? Tylko raz będzie mógł się zadeklarować. Z automatu przejdzie i albo tam zostaje, albo wychodzi z tego systemu. Ale jak wyjdzie, to już nie będzie. A wiecie, a czy tam będą dopłaty też do bydłaki po 3 sztuk? Będą, tak. Będą dopłaty dodatkowe. Tam będą określane ilości, tak? I tak jak tutaj na końcu mam takie szacunkowe stawki płatności do krowy będzie 70 euro do sztuki. Tak? I 70 euro bydło, czyli tam, bo tam będą jeszcze bydło mięsne wspierane, tam no, sporo będzie takich dodatkowych płatności. Z
tym, że jednolita płatność obszarowa, ta, która przysługuje każdemu, będzie wynosiła 110 euro. Mówiło się, że ten system, jak został podpisany w Brukseli wcześniej, tak dla wszystkich państw, miało być około 250 euro do hektara. Więc te wszystkie dodatki chyba wyjdą na to, że mniej więcej rolnicy tyle zostaną, tak? Że to się skompensuje. Że to się skompensuje i to tak będzie wyglądało, jeśli będzie miał produkcję, tak? Nie będzie miał tej produkcji, no to będzie dostało te 110 do hektara. Płatności OSW będą do 2017 roku na poziomie tej płatności, jaka jest teraz, 264 zł do hektara i do obszarów, które są teraz wyznaczone. Natomiast trwają prace nad przygotowaniem, zweryfikowaniem terenów OSW, tak? I będą wyznaczone nowe obszary i ta płatność od 2018 roku to będzie obejmowała już te jak gdyby skrom 2014-2020, tak te nowe obszary. Ale ona się dla nas, gdybyśmy zostali w tej drugiej strefie niezimnej, ta płatność się nie zmieni, będzie też wynosiła 264 zł do hektara. I też taka informacja, jeśli do któregoś z rolników przyjdzie takie pismo, żeby pobrać próby glebowe, tak? Żeby jego można było pobrać próby glebowe, to żeby nie odmawiał, bo będzie mógł poznać wyniki też swoich tych pól, ale będzie to robione pod potrzeby wyznaczenia nowych obszarów ONW. Także jak ktoś by tam słyszał, tak, że ktoś do rolnika czy skierował pismo, czy przyjechał i mówił, że chce pobrać próby glebowe, żeby rolnicy nie odmawiali tego zadania, tak, tylko zezwolili na zrealizowanie w swoim gospodarstwie, ponieważ na podstawie tego będą później szacowane te obszary. Także tutaj takich dodatkowych płatności poza jednolitą płatnością obszarową będzie sporo. Na pewno będzie tak jak dla naszych obszarów, tak jak nie można produkcją taką zwierzęcą będzie podnieść swoje płatności, to można podnieść produkcją roślinną, wprowadzając rośliny motykowe, które będą dofinansowywane i to też sporo. Jaki procent finansowany? Te rośliny motykowe. Wysokobiałkowe będzie, rośliny wysokobiałkowe, 326 euro do hektara, wysokobiałkowe. Tak, 326 euro. O tym mówiłem o soli. Tak, bo to są soja wysokobiałkowe. Na nasiona i na uprawę, na dan, co? Wystarczy. Jest. Hektar. To się rzadko sieje, no nie idzie tak. Jeszcze dopłata, ale na nasionalną uprawę. Bo tamte motywy będą miały mniejszą płatność, ale te wysokobiałkowe będą miały taki punktowy. To wtedy to już masz takie decyzyjne. Tak? Będzie ta dodatkowa płatność dla młodych rolników, tak, którzy nie ukończyli 40 roku życia, ale to będzie do 5 lat od przejęcia gospodarstwa, nie dłużej, jak przez okres 5 lat. I będą dostawali 62 euro do hektara. Dodatkowo. Czyli plus poza wszystkim. Poza tym wszystkim, tak, co będą otrzymywać, to jeszcze 62 euro do hektara. Ale nie mamy tego. Tak, ale to będzie tylko dla tych, którzy przejęli gospodarstwo, tak? To było 5 lat. 5 lat. Jeśli tam było zabrakło. Nie ukończyli 40. Nie ukończyli 40. Jeśli mu zabrakło, to znaczy się już użytkował 3 lata czy tam coś, to jeszcze przez 2 lata dostanie, tak? To jest taki ten proces. Nie za długi ten okres. Tak, a jest szereg takich młodych rolników, którzy przejęli, to upłynęło już 5 lat, tak, ale już nie dostaną tych formy. Nie, te widełki są nie racjonalne. No, ale to bardzo dlatego. Tak, no tak jest, jest dywersyfikacja upraw, czyli tam jest zmniejszenie tej
tego obszaru tylko do 150, nie wszystkie gospodarstwa do 150. Czyli te największe nie? Tak. Ja panie wiecie, jest szacowany, panie wiecie, ewentualnie u nas tak gospodarstw, które mogłyby z tego. To milion... A nie, nie, na naszej gminie. Na naszej gminie, no trudno mi jest policzyć. A czego to jest? Nie, no to było tak, które by spełniały te wątki. Ale muszą mówić... No na pewno, na pewno ponad 1000. Tak? Na całą gminę. A to już coś jest. Tak? Teraz jeszcze kampanię promocyjną zrobić, informacyjną bardzo możemy mieć tego w tej kwestii i może faktycznie. Narzekamy, że nie ma tych środków, a często to jest poprzez lenistwo tak samo, tak? One są... Albo brak informacji. No właśnie. No na szereg... Ktoś poradzić sobie z tym. Ktoś będzie prowadził. Na pewno szereg gospodarstw zostanie w tym 1800 roku, tak? Te mniejsze gospodarstwa w tym systemie na pewno zostaną, nie będą z niego wychodziły. A te większe, no to będą korzystały z tej, tak, z tej dofinansowania do tej produkcji, to będzie tak zwane dofinansowanie do produkcji, te dodatkowe płatności. To się związane z produkcją. Panie Mieczu, ja mam takie trochę oderwane pytanie. Czy hodowla alpaka, to ona wchodzi do hodowli tej rolniczej, czy nie? Jak to jest? Alpaki? To jest taka... Nie, to jest, to ja wiem mniej więcej. Właśnie. Czy to jest objęte dopłatą? Nie. A jeżeli nie, to pani mówiła... No alpaki nie będą wliczane do tych dodatkowych płatności, tak? Nie ma dla nich nie takiej... Ma. Tak jak nie ma dopłaty do kukurydzy, proszę Ciebie. Ale mogą być jako kozy. Do zbóż jest, a do kukurydzy. Ale one nie są kozy. No nie, ale można... Bo do kóz będzie dopłata. No będzie do bydła. Na tyle, że nie jest, ale mogą być. Nie żyla, ale krzyżówka. To tak jak ślimak nie jest ryżą. Ale jest z tych programów rolnych. To zostaną płatności do bydła tych ras zachowawczych. Tak jak były do tej pory, tylko no tam, nie wiem, czy tam będą ograniczone, to znaczy podane te jeszcze wielkości, że to musi być na przykład dwie krowy danej rasy, czy tam jest ten klaczy, ale te płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne zostaną, czyli do bydła, do koni, do trzody krewnej, tak, i do kóz i owiec, tak. W tych programach to są te rasy zachowawcze, będą. Będzie jeszcze dodatkowa płatność do hektara od 3 chyba od 3 do 30 hektara. Te gospodarstwa, tak? Czy do 30 hektara? Tak. Będą jeszcze dodatkowo dostawały płatność do hektara. A tu mówimy oczywiście o tych rolnikach i gospodarstwach, którzy właściciele są ubezpieczeni w kursie. Nie, o każdym gospodarstwie rolnym, tak? Bo nie jest nie, bo tam jest to obwarowanie. Kryteria, że nie ma, to nie ma. To nie robi. Ja mówimy dobrze, niektóre... Właśnie tu nie ma, no ma jakieś tam obszar, bo nie jest powiedziane, że właściciel gospodarstwa musi jego prowadzić. Bo ja mogę być właścicielem gospodarstwa mającego 50 hektarów, ale ja zajmuję się zupełnie czym innym, a do prowadzenia swojego gospodarstwa zatrudniam człowieka, który się nie zajmuje i go prowadzi. Nie wiem. Takie sytuacje też mogą wystąpić. Także skoro tak jak mówię, trochę takich inności, tak? Niż to niby dokładnie będą tak samo przebiegały, tak, ten system uproszczony, ale z tymi dodatkowymi do związanymi z tą produkcją, czy to z wiekiem rolnika, czy jakieś tak te dodatki będą. No i będą też zobowiązania dla tych większych rolników, czyli zazielenienie, greening, tak, dla gospodarstw, które mają powyżej 10 hektarów gruntu polnego. One już będą musiały część swojej powierzchni przeznaczyć pod stałą krywę, czyli powinny być zazielenione. Także o tych takich szczegółach, myślę,
myślę, że właśnie te szkolenia w terenie sporo to znaczy przybliżą tych informacji. Poczekają na taką informację, czekają te mniejsze gospodarstwa, no ale tak jak tu jest też powiedziane, z automatu tak, do 1250 euro, jak otrzymywali dopłaty do tej pory, z automatu wejdą w ten system tych małych gospodarstw. I albo tam zostaną, albo z tego się wycofać. I przejdą na normalne wypłaty. To tak, co o tych dopłatach. No tu miałam ankietę, jedną do zrobienia wśród naszych rolników, którą przekazałam panu Adamowi, jest rolnikiem. Zdaje się, że odpowie na... Ale nie ma. Łatwe są pytania. Co jest pomożemy. Łatwe pytania. Tak. Pomożemy. Radni się zamyślił. Ja zwrócę się do tego ankietera, co tutaj radni chce lustrować. Przy pomocy tej całej, że tak powiem, dobrotliwości elektronicznej nie pomoże. Można wysłać. No ale odprosi. Bo to jest jakaś osoba. Pan myśli, że pomoże? Myślę, że pomoże. Tak, będzie chyba niedługo też ogłoszony nabór na modernizację gospodarstw rolnych. Są środki. Ile będzie kwota? Nie pamiętam, jak, znaczy się, ile można otrzymać finansowania, tak? Do 300 tysięcy złotych, tak? Albo 500, jeśli tam, ale nie wiem, czy będą te inwestycje związane z biogazownią. Tak, i środowiskowe, tak? Tak, i środowiskowe. A w ogóle to w nowym okresie finansowym modernizacja gospodarstw rolnych to będzie takie działanie dla większych kwoty będą przydzielane, tak? Dla tych, którzy będą wchodzili w produkcję trzody chlewnej. To będzie bardzo wspierane. Pozostałe mleczarstwo też, tak, ale od 25 chyba tam prób zwyż. Czyli duże? Takie większe, tak, na wsparcie mleczarstwa. A pozostałe, czyli mniejsze gospodarstwa mleczarskie też mogą, tak? Ale one będą tą pomoc miały do 200 tysięcy złotych. A tam nie jest o produkcji mleka, tylko o ilości mleka? Produkcja mleka, od 25 sztuk przynajmniej takie gospodarstwa te no tak mniej więcej takie założenia, ale wszystkie te szczegóły to tak w okresie jesieni będą dopracowane. Dobrze, czy jakieś pytania były do pani? Jeszcze co tam do Żmychani, tak? Przygotowujemy się do wydarzynek. Ja ze swojej strony mam prośbę, tak, jeśli ktoś może jakieś płody rolne na wystawę dożytkową. Co wiecie tam? Tak, z panią dyrektor ustaliliśmy, gdzie to ma być. Dzisiaj idziemy po pytaniach, żeby zrobić tą wystawkę taką tego pieczywa, tak? Bo to jest produkt z tego plonu. Tak, świętego plonu, więc taka wystawka też przygotowuje się. Bo tu, tak jak szanowna komisja, zwróciliśmy się z wnioskiem. Pamiętacie? Odnośnie zaangażowania i wyłączność Sylwestra Jerzego Jałonka o pomnik na Dożynkach, które odbędą się 24 sierpnia, podpór gastronomiczny, sprzedaży piwa oraz artykułów spożywczych, część obrotów piwnych. Dochód ze sprzedaży proponuję przeznaczyć na rozwój Sylwestra Jerzego Jałonka. I dostaliśmy odpowiedź na ten wniosek. To Rady też nie wprowadzam. Dobrze, robimy teraz 10-minutową przerwę. Zostawiamy obrady po przerwie. Tak, bardzo proszę. Czyli mamy tak, ustalony termin komisji, czyli z 20 zostaje anulowany. Natomiast mamy w poniedziałek o godzinie 15 sierpnia, o godzinie 14 posiedzenie komisji. Dobrze, a teraz odczytam wniosek, który został w trakcie przerwy przygotowany. Dobrze. I mamy wniosek. Komisja wnioskuje o zaproszenie na posiedzenie komisji w dniu 28 sierpnia 2014 roku na godzinę 9 komendanta komisariatu policji oraz właściwie lokali handlowych i usługowych zlokalizowanych na ulicy Warszawskiej w Kruszku. To jest całodobowy sklep alkoholowy, właściciela punktu gastronomicznego Kebab i właściciela punktu z automatami do gier oraz radnych pana Tadeusza Zasina i pana Pawła Turyszka. Dobrze. No w takim razie, skoro więcej pytań nie ma, myślę, że to jest spotkanie.
przewodniczący trzeba zrobić na terenie, na sali tej konferencyjnej, bo tam wszyscy się nie do końca pomieścili. No tak. Jeszcze dojdzie z 8 osób. Zobaczymy, jak będzie, czy sala będzie ta 11. Ale to zaproszę 28. Nie, nie, dobrze. Paweł, tak, no, ten, dalej. Dobrze. A spokojnie. Żeby trochę luzu. Dobrze, wszyscy przyjdą razem, każdy z tego osobu, o tym samym czasie. Czyli na sali. Panie przewodniczący, mogę dopisać tylko wygłoszenie to boczy na ulicy Kaczy Wiesienicy. Bardzo proszę. Mieszkanka zgłosiła, króciutkie. Dobrze. To tylko dopiszę. Dobrze, czyli tak, zamykamy posiedzenie komisji. Dziękuję.